Szanowni Państwo, rozpoczynamy od wręczenia stypendiów, które przyznał w tym roku Pan Burmistrz po zapoznaniu się z opinią Komisji. Pierwsze stypendium. Nikola Nowicka, jeździectwo. Zapraszam Nikolę. Proszę Państwa, to całkiem nowa dyscyplina, która pojawia się na naszym terenie w formie sportowej. Rozumiem, że Nikoli nie ma, jest dzisiaj mama. Oczywiście Nikola jest na zawodach. Cieszę się, że udało się to stypendium tym razem przyznać. No, czasami względy formalne nie pozwalają, ale tym razem jest już ono tutaj przyznane i życzę Nikoli, aby rzeczywiście się jej przydało. Mam taką nadzieję, że będzie się rozwijała sportowo i będzie odnosiła coraz to lepsze sukcesy. Bardzo serdecznie tego życzę. Proszę Państwa, Nikola regularnie bierze udział w ogólnopolskich i regionalnych zawodach, posiada drugą klasę sportową i wielokrotnie zdobywała główne wakaty w zawodach ogólnopolskich. Teraz czas na drugą nagrodzoną osobę. Proszę Państwa, fanfary. Zapraszamy na scenę drugiego stypendystę, Karol Kępa. Reprezentant sekcji łuczniczej Miejsko-Gminnego Ośrodku Kultury i Sportu w Dobczycach. Proszę Państwa, będziemy pewnie organizować kolejne Mistrzostwa Polski, na których Karol zdobędzie złoty medal. Uzupełniając informację, Pan Karol jest reprezentantem Polski w kadrze narodowej. Zdobył także złoty medal na Olimpiadzie Młodzieży. Proszę Państwa, czas na kolejnego laureata. Sebastian Kasprzyk, biegi OCE. Kto śledzi karierę Sebastiana, naprawdę musi przyznać, że budzi ona podziw. Co to są biegi OCE? W Kornatce zajął drugie miejsce, tak, Sebastian? Trzecie. Znakomity zawodnik, no i myślę, że będzie odnosił ogromne sukcesy. A sam powie pewnie, jaki był jego największy sukces w tym roku. Gratuluję. Sebastian to m.in. złoty medalista Mistrzostw Europy, zdobył szóste miejsce w Mistrzostwach Świata i wielokrotnie zdobywał wysokie lokaty w biegach typu Runmageddon. Druga nagrodzona osoba, więc ze stypendium przeszliśmy do nagrod w dziedzinie sportu. Pierwszą otrzymał Pan Sebastian, druga nagroda równorzędna, bo wszystkie są równorzędne, trafia do członkini kadry narodowej w łukach broczkowych kobiet, halowej mistrzyni Polski, pani Renaty Leśniak. Łucznictwo. Sekcja łucznicza Węgowic Dobczyce. Zapraszamy.
wicemistrzostwa w Małopolski Open, srebrny medal i tytuł halowego wicemistrza Polski, czwarty miejsce w międzynarodowym turnieju w Czupadę Góralską, brązowy medal międzynarodowych mistrzostw Polski Masters. Komisja zdecydowała również o przyznaniu nagród szachistom. Pierwszym nagrodzonym będzie, gdybym miał czytać wszystkie osiągnięcia zawodników nagrodzonych dzisiaj, no to, proszę Państwa, no, przedłużyłbym tę imprezę bardzo. Wysokie lokaty na ogólnopolskich turniejach szachowych, wybitne osiągnięcia w sekcji, nagrodzone, zaproszone Jakuba Janka. Piłka nożna jest bardzo popularna. Była bardzo popularna też w Dobczycach dzięki osiągnięciom Rady Dobczyce. Komisja przyznała dwa wyróżnienia, specjalne wyróżnienia. Tytuł drużyny roku dla dwóch drużyn Rady. Zapraszamy na scenę drużynę seniorów Rady Dobczycej. Michał Roman, Adrian Grabiec, Rafał Zborowski, Piotr Drudzień, Krzysztof Kudyn, Bartłomiej Czarnota, Bartłomiej Krawczyk, Kacper Duda, Łukasz Ziemianin, Damian Piłaczek, kapitan drużyny, Bartłomiej Idzi, Patryk Kubacki, Mateusz Ziemianin, Michał Ptak, Szczepan Tyży, Radosław Tyży, Piotr Brytan, Filip Płaszczyk, Maciej Wyroba, Arkadiusz Kudyn. Trenerem drużyny jest pan Piotr Żuk. Specjalny tytuł drużyny roku, specjalna tarczyca, która na pewno znajduje się w honorowym miejscu przy pięknym budynku Rady Dobczyca.
pozostanie na scenie. Mam ostatnie wyróżnienie, ostatnią nagrodę tego wieczoru. Tam Karol, rocznik 2004. Konrad Karek, Tomasz Metkowski, kapitan Różny Helen Bubała, Kasper Tania, Kasper Maselko, Mateusz Łasny, Bartłomiej Maselko, Filip Mimoń, Krystian Kramasz, Paweł Jaśura, Krzysztof Sto, Szymon Sto, Dominik Berczyński, Kamil Danielski, Hubert Błaszczyk, Adam Soboń, Kasper Pudnik, Bartłomiej Dys, Kasper Gruniak, Mikołaj Puchała, Elis Janka. Zacytuję tylko jednego z trenerów, pana Bartłomieja, który powiedział, że ci młodzi zawodnicy mentalnie przygotowani są zawsze na walkę do samego końca. Może praca z tą drużyną to jest przyjemność. Życzymy dalsze sukcesy. Mam nadzieję, że ekstra klasa po tym serialu będzie miała swoje rekordy, z którymi mogą się zadać. Thank you.
Thank you.